No, coś tam się popsuło. Wrzucę wam, znaczy będziecie widzieć to potem, że wrzucę wam część odcinka, który będzie wyciszony. Ale damy sobie jakoś radę, myślę. Dobra, podziękujemy za wsparcie. My jesteśmy w 100% takim gościem, który będzie opierał się na wartościach drużynowych. Przechodzimy do kolejnego meczu, tym razem z Jagą. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Przechodzimy do wyniku. Bardzo, bardzo intensywny okres ostatnio. Domański strzela bramkę. My remisujemy w tym spotkaniu. Po raz kolejny naprawdę dobry wynik jako całokształt. I dalej jesteśmy na pierwszym miejscu w lidze. Co prawda Legia teraz powinna nas dogonić. Niech spróbuje. Niech spróbuje. Myślę, że to jest takie ok. To zmienianie tych overali. Bo jednak to się powoli rozwija. Ten zawodnik się powoli rozwija. On ma dopiero 71 overala. Jest najlepszym, jednym z lepszych na pewno piłkarzy w drużynie. Jest na pewno jednym z piłkarzy lepszych w lidze. Zobaczmy sobie chociażby na statystyki. Czwarty, 10 bramek, 11 asyst, no 21 G plus A, XGA, no to jest coś niesamowitego w ekstraklasie jeszcze dla tak młodego zawodnika. Także zasłużony overall 71. No a pozostałe punkty zapewne dopiszemy mu i najpierw po meczach po połowie sezonu. Czyli tak naprawdę na odparcie EA 25, czy tam FIFA 25, nie wiem jak to się będzie nazywało. No i w trakcie zmiany, czyli 20 punktów overalla powinno mu skoczyć po tych dwóch achievementach, o tak to nazwę. Zagramy sobie teraz jakiś meczyk. Co my tu mamy do zrobienia, żeby Hellas Verona nam dał dużo pieniążków? Gol pod cinką i gol w okienko. A może Genoa? Tak, to też było ciekawa drużyna. Sztuczki techniczne, Frosinone, Fiorentina, Empoli, to nie. Udinese, Torino, Boże, niektóre z tych drużyn to naprawdę mają porąbane te wymagania. Salernitana, to proszę, to też by było ciekawe. No, zobaczymy. Na razie zostawmy sobie ten Hellas i zagramy sobie dzisiaj mecz. Musimy strzelić gola w okienko i gola pod cinką. Dobra, no to lecimy z koksem. Nawet nie wiem, z kim gramy. Chyba z UKS-em Łódź, tak mi się coś wydaje. Meczów nie zostało wiele do końca sezonu, bo w zasadzie 10. Może jak się uda, to zakończymy to w tym odcinku, ewentualnie w kolejnym. Może przyspieszę troszkę tą karierę, żeby ona się tak też nie dłużyła. Bo ileż można oglądać zmagania Kuby Fryderyka w tej ekstraklasie. Nienawidzę tego, jak oni tak odwracają tą piłkę. Mam ochotę gdzieś się wspiąć na szczyt w tej Serie A. Ajajaj. Niewiele brakowało i mogłaby to być bramka właśnie w okienko. Zastanawiam się, ile punktów sztuczek mamy. Piękny gol, piękny rajd i piękny gol Kuby Fryderyka. Tak dość niespodziewanie zszedł dzisiaj na tą lewą stronę i uderzył. Nie do obrony dla bramkarza UKS-u Łódź. To taka dość nietypowa rola, czyli rola strzelca dla Kuby. Czy nie mogę doczekać tych meczów w Hellasie. Ciekawa próba. Świetny rajd mi pokazało.
Jednym. Oj, oj, oj. Udało się. Licznie. Tutaj przedryblował. Wypuszcza sobie tą piłkę dość daleko. Próba dryblingu nieudana. Monsalve lepszy od Kuby Fryderyka. Ale on się nie poddaje. Piękne, piękne przejęcie. Podanie. Pomiędzy dwóch obrońców. O, dribbling, dribbling, niesamowity dribbling. I czy będzie gol? Nie ma gola. Szkoda. Dankowski do Gulena. Gulen mocno przypresowany. Ajajajajajajaj. Uderzenie gorszą nogą Kuby. Niestety zakończone niecelnym strzałem. Poprosił Szkuryna. A ten, będąc w bardzo dobrych relacjach z naszym prawym pomocnikiem, podał mu piłkę, mimo tego, że mógł strzelić bramkę, dającą mu kolejną bramkę do tytułu Króla Strzelców. Ale też nie ma co się dziwić, że Szkuryn tak bardzo chce współpracować z naszym młodziutkim zawodnikiem, bo jednak to jest zawodnik, który dostarcza mu katastrofalną, ogromną ilość podań, dzięki którym te gole są możliwe. Arndt. Nawet nie wiem, co to jest za zawodnik, ale próba odbioru. Ajajaj, środkowy obrońca UKS-u Łódź udaremnił próbę ataku Stali Mielec. Bo Fryderyk dzisiaj jest po prostu wszędzie. Myślę, że jest go aż za dużo. Piękna bramka, dająca na razie zwycięstwo z LKS-em Łódź, ale myślę, że to nie jest target Kuby. Kuba jednak celuje w coś innego. Kuba celuje. Ach. Kuba celuje przede wszystkim, żeby nie tracić głupio bramki. Te piłki. Widzę, że jest już wykończony po tym dzisiejszym meczu. No, no mógł podać, no mógł podać. Zdecydowanie mógł podać. Teżan odbiera piłkę Kubie. Ten z nim walczy. Bark, bark. Ale z zawodnikiem, który ma ponad 80 siły, myślę, że Kuba nie ma szans. Bardzo dużo sytuacji, ale bardzo dużo takich niepotrzebnych, indywidualnych zachowań Kuby doprowadza do tego, że cały czas Stal Mielec prowadzi tylko jednym golem. Niedużo brakowało i odebrałby tą piłkę jeszcze Kuba. Pięknie teraz sobie poradził z tym. I gol! Gol 2 do 0. Ależ się wypuścił teraz. Ależ on się wypuścił teraz z tą piłką. 2 do 0. 2 do 0 i 2 gole Kuby. Świetnie się tam zabrał z tą piłką. Wykorzystał to, że UKS wyszedł bardzo wysoko. Świetne, jeszcze kolejna próba zabrania się z piłką. Niewiele brakło i wpisałby się na listę strzelców po raz trzeci. I byłby to jego hat-trick. Pierwszy hat-trick. Ale jeszcze jest szansa. Natomiast doprowadza ten strzałem do kontry. Walczy o to, żeby odebrać tę piłkę. Odbiera ją. Po raz kolejny. Aj, dobra próba. Próba bolorola. Przełożenia obrońcy. Niestety nieudana. Obrońca zachował się wybornie.
Hoti. No chyba w Legii grał, tak mi się kojarzy. Nankowski. Gulen. Domon Salve. O, myślę, że to jest koniec meczu. Ta Nełka jest tak bez pomysłu, kompletnie gra w środku pola. Nie potrafi nic sobą zaprezentować. Myślę, że to jest kwestia czasu, aż sędzia zagwiżdże w tym spotkaniu, a ono zakończy się 2-0. Jeszcze Hoti tutaj próbuje. Ale nic z tego. Spalony. Spalony. Mecz zaraz się zakończy. Fantastyczne zawody w wykonaniu Kuby Fryderyka. I mamy zwycięstwo. Mamy 2 bramki Kuby i zwycięstwo 2-0 w całym spotkaniu. Stali Mielec. Kolejny mecz z Górnikiem Zabrze. Oczywiście trening jest bardzo istotny. Przechodzimy do wyniku w tym meczu. Remis. Oj, nie zwróciłem uwagi, kto strzelił bramkę. Ale to jest mało istotne. Na pewno nie my, patrząc na to, jak nam wyszły te wyniki. Zobaczmy, jak wyglądają rekomendacje. Czy pojawiła się jakaś nowa drużyna? Pojawiła się. LA Galaxy. Okej. To byłaby na pewno... Los Angeles, przepraszam. FC, to nie jest LA Galaxy, to nie jest ta sama drużyna. Na pewno byłaby to ciekawa opcja, tym bardziej patrząc przez pryzmat tego, ilu zawodników z Polski znajduje się teraz za oceanem. Natomiast myślę, że to nie jest opcja, którą jest zainteresowany nasz piłkarz. Raków kontra Stal. Mecz drużyn stopu. Myślę, że Stal nie wygra tego sezonu. To by było zbyt piękne, ale awans do europejskich pucharów to by było już coś. Porażka 3-1. Tym razem Kuba nie wpisał się na listę strzelców. Myślę, że dociągniemy sobie ten sezon już właśnie w taki sposób, czyli symulując sobie te spotkania, bo w zasadzie zostało nam 5 meczy. My mamy pewny kontrakt w Hellasie. Może nie mamy jakiejś wybitnej pensji, ale to też nie o to w tym chodzi. Chodzi o to przede wszystkim, żeby pokazać, że jesteśmy zawodnikiem, który da sobie radę we Włoszech. A może gdzie indziej? Nadam takiego suspensu. Może się okaże, że jednak pójdziemy do jakiejś innej drużyny. Nie mówię jeszcze nie. Spójrzmy. Może pojawiła się jakaś nowa rekomendacja? Nie pojawiła się. Natomiast Hellas Verona, myślę, że na pewno będzie chciał naszą gwiazdę do siebie. To jest drużyna chyba, w której Paweł Wszołek kiedyś stawiał pierwsze kroki na arenie międzynarodowej. Więc powiedzmy, że przetarte te kroki, przetarte te drogi już jakieś są. Poziom 21 już mamy, niesamowite. 37 punktów do rozdysponowania. 2-2. Kuba już dawno nie strzelił żadnej bramki, ani nie zanotował prawdopodobnie żadnej asysty. Zobaczymy sobie przed ostatnim meczem sezonu, czyli w zasadzie po meczu z Pogonią Szczecin, jak wyglądają aktualnie statystyki naszego czempiona. Kolejny mecz bez strzelonej bramki. I prawdopodobnie też bez asysty. Spójrzmy. Kuba Fryderyk. Piątym najlepszym strzelcem, tak? Piątym najlepszym strzelcem ligi z 13 bramkami. Pekhart, Welde i Szkuryn tyle samo bramek. Na pierwszym miejscu 15. Jeśli chodzi o asysty, Fryderyk 12. Czyli 25 goli, przy 25 golach brał udział. To jest coś niesamowitego, jeśli chodzi o piłkę nożną w Polsce i przede wszystkim
że to jest polski piłkarz. Koniec końców zajmujemy dopiero siódme miejsce. Ta nasza fantastyczna dyspozycja z początku sezonu została trochę zaburzona pod koniec i połowie tego sezonu. Ale myślę, że i tak jest się z czego cieszyć. Jest się z czego cieszyć, bo zajmujemy koniec końców szóstą pozycję. Zobaczmy. Bramkarz turnieju Piast Gliwice, drużyna rozgrywek. Czy znajdzie się w niej miejsce dla Kuby Fryderyka? Spójrzmy. Spójrzmy. Jest. A zawodnikiem sezonu zostaje Szkuryn. No proszę. Nasz kolega z drużyny zostaje zawodnikiem sezonu. My natomiast zostajemy liderem asyst. Czyli tak, za lidera asyst 10 punktów, za zmianę klubu 10 punktów i za zmianę overalli 10 punktów. To razem daje nam 30 punktów do wykorzystania lub ja myślę, że pójdę w drugą stronę, czyli 20 punktów i jakiś styl gry. Zobaczmy sobie jeszcze na agenta. Dalej trwają tutaj negocjacje. W zasadzie z każdą drużyną widzę, że trwają negocjacje. Mam nadzieję, że będziemy w stanie przejść do któregoś z klubów. Nie udało nam się zakwalifikować do kadry na Mistrzostwa Europy, a szkoda. Myślę, że niewiele brakowało. Zobaczmy tymczasem, jak to wygląda, jeśli chodzi o... o nasze możliwości. Hellas Verona dalej się z nami... dalej się z nami nie skontaktował. Robi się dość ciepło, bo to jest ostatni praktycznie dzień w roku. I co się wydarzy? Myślę, że to zobaczycie sobie w kolejnym odcinku. Ja póki co się z wami żegnam. Trzymajcie się. Cześć.